Cześć, z tej strony Anton. Witam Was w kolejnym odcinku gameplaya do gry Farming Simulator 17. Dzisiaj niestety bez Alka, ponieważ ma troszeczkę do roboty. Na głowie troszeczkę ma, kilka spraw. Jak widzicie, jestem na farmie ze świniami. Tutaj jest taka sprawa, że w 17 po prostu musimy, mając zwierzęta, musimy tutaj dbać o nie, musimy sprzątać, tak? Tak więc co najmniej dwa razy dziennie praktycznie. Teraz będę się starał tutaj być. Tutaj już troszeczkę posprzątałem. O, znowu już nabrudzony jest. Widzę tam, bo w międzyczasie jak posprzątałem, tutaj podrzucałem sobie tą słomę. Tak więc od razu szybko wrócę. Znaczy tak, bez Alka dzisiaj jestem, ale Alek poprosił mnie, żebym w dzisiejszym tym odcinku zorganizował jak największą ilość pieniędzy, którą będziemy, te pieniądze potrzebujemy generalnie na to, aby rozpocząć, ale aby rozpocząć hodowlę owiec. W sumie niedużo nam potrzebuje, w sumie potrzebujemy pieniądze, aby kupić te owce, tak? To po pierwsze. A po drugie, potrzebujemy pieniądze, aby kupić kosiarkę czołową. Jeszcze do końca nie wiemy, jaka to będzie kosiarka, ale już jesteśmy na takim etapie, kiedy możemy sobie. No, w tym momencie nie mamy pieniędzy, ale będziemy już myśleli, aby kupować sprzęt, który będzie wykorzystywany w przyszłości. Właśnie zastanawiamy się, jaka to będzie kosiarka czołowa. Na pewno będzie ona wykorzystywana przez dłuższy okres czasu, tak więc chcielibyśmy już kupić taką kosiarkę, która nam zapewni właśnie taki komfort, że będziemy mogli ją używać przez dłuższy okres czasu. Tutaj już jest tak, tą słomę podrzuciłem. Wydaje mi się, że w tym roku nie będę w ogóle siał żadnych zbóż. Tak więc spokojnie ta słoma mi tutaj wystarczy na długi okres czasu. Tu mam ziemniaki. Po prostu będę dzisiaj dużo sprzedawał, tak więc wracam na farmę swoją. Polon. Wracam na swoją farmę, aby no po prostu przejrzeć te swoje magazyny i zobaczyć, co tam możemy sprzedać. Wróciłem sobie tutaj już na farmę, aby właśnie przyjrzeć się naszym magazynom, ale tam zdecydowałem się, że zasiejemy sobie tą rzodkiew oleistą. Co prawda, jak tutaj zaraz zobaczycie, tu jeszcze zostało mi trochę nawozu i generalnie nie chciałbym, aby właśnie wysiewać tą rzodkiew oleistą z nawozem. Nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja. Może można wyłączyć to? Opuść pojazd, wybierz nasiono. Chyba nie ma czegoś takiego, niestety. Tak więc nie będę mógł osobno jak gdyby siać, tylko wykorzystać taką funkcję, że wysiewam tylko nasiona, a nie dodatkowo jeszcze nie wysiewam nawozu. Tak więc puszczę tutaj sobie pracownika, niech on wysiewa tą rzodkiew oleistą. Niech tu zasieje tą rzodkiew oleistą. 30 kilo, mam nadzieję, że no to za jakiś czas już nie będzie tego nawozu, tak więc spokojnie ta pozostała część, ta pozostała część pola nie będzie już nawożona. Właśnie tak chciałbym zrobić, bo jeżeli ta rzodkiew jest przed plonem, jest pewnym rodzajem nawozu, tak więc nie ma sensu nawozić jej. Tak mi się to wydaje. Wracam szybko do New Hollanda i tam będziemy ładowali ziemniaki. Zdecydowałem, że dosyć dużo będę sprzedawał tych ziemniaków, dlatego postanowiłem podczepić sobie drugą przyczepę. On się podepnie. O, elegancko. Mam zamiar w ogóle, jeszcze dokładnie nie wiem, jakie są ceny, nie sprawdzałem, gdzie są najlepsze ceny, ale mam zamiar po prostu cały sobie taki zestawik sprzedać. Zobaczymy, ile tutaj będzie. Chyba będzie tak. Z 15 i 8, 23 tony. Nie wiem, ile tu będzie na tej kupce jest, ale sprzedam w miarę dosyć dużo, bo tam cena, zresztą sprawdzimy sobie od razu. Ta cena nie jest zbyt wysoka na ziemniaki. W ogóle widzicie, wykazuje, że nie mam w ogóle ziemniaków, tak więc chyba pojedziemy sobie do Mary's Farm. Jest niedaleko i w sumie wiem, gdzie to jest.
323. No, czyli jak sprzedam 20 parę ton, to będę miał około 10 tysięcy nawet. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo tutaj mi się podoba właśnie ta dynamiczna kamera, co teraz generalnie fajnie można to widzieć. W momencie, kiedy operuję turem, na przykład podnoszę do góry, na dół, takie małe drgania, zobaczcie, jak na lusterka, jak one wyglądają. Podnoszę coś tam, to wszystko ta kabina chodzi, rusza się. Fajnie, fajnie to wygląda. O, tam nie wiem jeszcze, ile mi wejdzie na tą pierwszą przyczepę. Sobie troszeczkę już przestawiłem. Tu jest 15 ton. Łyżka ma tonę 800. W sumie nie liczyłem za bardzo, ale o, chyba już koniec. O, no już jest koniec, więcej nie mogę wysypać. Czyli jest pełna, a jeszcze dodatkowo pod tą przyczepą coś tam wysypałem. Tak więc zaczynamy na tą przyczepę wysypywać. Jeszcze sobie tutaj pozbieram te ziemniaki, które wypadły mi. Pensje pracowników, tak? 17 godzina. Generalnie z Alkiem się umówiliśmy, że będziemy pracowali tylko do 18. Tak więc w sumie mi została jeszcze jedna godzina pracy. Czekajcie, jak to wygląda. No, właśnie, chciałem przestawić przyczepę. Zbierzemy tutaj to. Jeszcze troszeczkę niżej. Troszeczkę sobie ustawiłem tego side panela, ale w inną stronę niż było na 15. Szczerze mówiąc, jeszcze się trochę męczę. Ale to za jakiś czas. Dlatego w sumie tutaj sobie właśnie dzisiaj w sumie te buraki, znaczy te ziemniaki sobie próbuję sprzedać, żeby troszeczkę popracować sobie z tym turem. W następnych odcinkach tu już trochę będzie więcej ogarniętego, tak więc chyba pojedziemy, no nie wiem jeszcze, czy pojadę, czy pojedziemy, to jest po pierwsze. Druga sprawa, co będziemy robili, no nie wiem jeszcze. Będziemy mieli kasę, będzie dostępny, ale to pewnie będziemy owcami się zajmować, a jeżeli nie, to coś wymyślimy. W sumie tak, ten problem z tutaj z sojem jest dalej nierozwiązany, bo on, te pole, a może ono jest częściowo tylko zasiane? Nie, ono jest całkowicie zasiane, tylko że było był tam siew dokonywany w momencie, kiedy miałem czas podkręcony i teraz połowa pola jest już wzeszła, a na drugiej jeszcze nic się nie dzieje. Czekajcie. I tak to jest. Tam jest w tym roku w ogóle, w tym sezonie, jak gdyby w tym roku, w tym dniu raczej, nie będę miał żadnych zbóż. Słomy mam wystarczającą ilość, tak więc nie przejmuję się, że mi coś zabraknie. Będę się po tej rzodkwi, tam jak rzodkiew oleistą zaorzę, tam z kultywatury czy stależuję, tam będzie kukurydza. Kukurydzy dosyć potrzebujemy i znowu będzie to na ziarku kukurydza. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Jak na razie. Mamy siewnik, mamy nowy header. Czekajcie, bo ja nie widzę w ogóle ustawienia. No właśnie. On jest troszeczkę... Mamy nowy siewnik, mamy nowy header, tak więc trzeba to wykorzystywać na maksa. Bo po prostu no jest sprzęt, tak więc będziemy na maksa to wykorzystywali. I może kupimy pole, to zależy, właśnie zawsze zależy. Czyli jeżeli w następnym odcinku, zróbmy tak, że jeżeli w następnym odcinku będzie Alek mógł ze mną zagrać, to zajmiemy się owcami, a jeżeli nie będzie mógł zagrać, to sobie kupię pole. Dlatego dzisiaj będę musiał wykonać misję, aby kupić te pole, aby cena tego pola była troszeczkę mniejsza niż teraz jest. I w sumie jak będę jechał na Mary's Farm, to będę przejeżdżał obok tych dwóch pól, których kupnem jestem zainteresowany, tak więc sobie zobaczę, co tam rośnie. W sumie mógłbym sprawdzić na mapie.
ale sobie sprawdzę w taki sposób. Bo też ważne jest, jaki jest, co tam jest. Może być zasiane, owszem, ale nie chciałbym znowu nawozić. Chociaż jeżeli będzie no taka misja, no to po prostu zrobię ją też, nie? Raz, że kasa mi potrzebna, a druga sprawa, że ta cena tego pola może spaść. I chyba zacznę od 19, bo ona jest, już tam jest więcej razy tam robiłem, tak więc ta cena jest mniejsza. O, znowu chyba, to już jest koniec. Nie mogę już chyba wyładować. Dobra. O, pięknie to rozsypałem. Podczepię traktor. Znaczy podczepię te przyczepy, odciągnę. Jeszcze tutaj posprzątam troszkę. No, mam ciężar, ale to nie rzutuje. Mogę spokojnie podczepić do tego ciężara tą przyczepę. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. O, zaraz sobie wyjdziemy i zobaczycie. O, co to jest? Jak to wygląda? Fajnie to jest zrobione, co nie? Tak więc odciągnę sobie te przyczepy, posprzątam i spotkam się w drodze właśnie do Mary's Farm. Na maksa mam wypełnione te dwie przyczepy, 23 tony. Pięknie pod obciążeniem ten New Holland się sprawuje. Zobaczcie, jak on... Posłuchajcie. No tu akurat kury grzdaczą. Ale jak się będzie teraz fajnie rozpędzał, 28 na godzinę. I w sumie, wiecie co, chyba sobie tutaj na tej 19 zrobię od razu jakąś misję. Widzę tutaj, nie, może nawożenie być chyba raczej. Chociaż ja chyba tutaj nawoziłem już. O nie, tam jest zboże, tamte drugie pole też mnie interesuje. Ale posłuchajcie, jak on z górki reaguje. Fajnie, właśnie fajnie, bardzo mi się podoba tutaj te wszystkie dźwięki i te obciążenie. Ta... Jeżeli masz te 23 tony, ja sobie tutaj zjadę na bok, bo może tutaj ktoś będzie chciał wjechać. To rzeczywiście od razu masz, czujesz, po prostu czujesz, że to po prostu są te 23 tony. Czy tam 23 tysiące litrów. To w sumie w kilogramach jeszcze więcej by było. No właśnie, tu jest zboże, tak więc mam okazję pokosić. Świetnie, nawet 8 tysięcy. Okej, fajne, 20 minut, 83 tysiące. No to jest, to właśnie ma być te pole testowe o powierzchni 1 hektara. No dobrze, tak więc szybciutko sobie zaczynamy pracę. I będę to robił taki, na taki sposób, jaki... Ale... Na taki sposób, jaki już wcześniej robiłem. Czyli będę jeździł cały czas dookoła te pole. Żeby było troszeczkę szybciej. No ale jak tak będę podczepiał, to nie będzie szybciej. I tak, rozłożymy sobie już kombajn. Włączymy headery. Dobra, i zaczynamy. Zaczynamy. Właśnie muszę właśnie troszeczkę popracować nad tym polem. To właśnie pole będzie polem testowym, ponieważ powierzchnia jego jest bliska hektarowi. Bodajże jest to powierzchnia tutaj 1,05 z tego, co Alek wykukał, bo on to wszystko sprawdzał. No i ma w miarę regularne kształty, tak więc tutaj powinno być to... No, niedaleko pola, niedaleko mojej farmy znajduje się, to też jest ważne. No więc ja tutaj sobie jeszcze pojeżdżę troszkę, a spotkamy się w momencie, kiedy już będę kończył tę misję. Zastanawiałem się, dlaczego na przykład podczas wykonywania tutaj misji nie można robić pewnych rzeczy, na przykład... No zrobiłem już kilka tych misji, kilkanaście, bo nawet, mógłbym powiedzieć, ale nigdy na przykład nie było mi dane na przykład prasować albo zbierać słomy. Tak sobie myślę... Zrobię teraz słomę, to może dostanę w następnym... O! No fajnie. Zgarnąłem trochę kasy. Tak więc może następną misją... Nie, raczej już nie będzie tutaj zbiór słomy, którą sprawdzę sobie jeszcze szybko. Jeżeli to będzie orka, to w sumie z powrotem mógłbym... Okej, 3000. W razie co, to tutaj wpadnę. Ale wracam szybko. Nie przyjedzie? Wracam szybko do traktora i jadę sobie sprzedać te ziemniaki.
No, zaraz elegancko to traktor się zadławi. Słyszycie to? 5. 5 na godzinę jadę w tym momencie. No, ale troszeczkę ma na pace, tak więc, a górka jest też jest dosyć stroma. Elegancko, naprawdę. To mi się bardzo podoba w tej grze, że właśnie takie obciążenie. No i jedziemy 4 na godzinę. No jest tak, 125 koni. Nie można zbyt wiele wymagać, a tutaj ziemniaków, dwie przyczepy. No tak więc to będzie. Ale gdzie jest ten skup? Już widzę. Tam też można chyba sprzedawać obornik. To w sumie fajnie ten skup jest, że tutaj dosyć dużo rzeczy można sprzedawać. Obornik. No, będziemy dużo produkowali obornika. Oczywiście będziemy próbowali to ten obornik zużyć. Będziemy nawozili pola, ale no jeżeli tych świń będzie dużo i krów, to tego obornika też może być dużo. A więc fajnie, że jest takie miejsce do sprzedaży tutaj niedaleko. No i proszę, rozpędził się, wjechał już na tą górkę i mknie te swoje 42. I teraz znowu będzie taka sytuacja, będziemy wjeżdżali tutaj. Pierwsza przyczepa. I teraz tak. Włączę sobie, jak to właśnie miałem, zawsze jest. Muszę to opanować U, tak? Czyli U weźmiemy na lewą stronę. Na lewą stronę i pierwsza przyczepa, tak? Ile będziemy? Już mamy 40 tysięcy po zakończeniu tamtej misji. Jeszcze tutaj mam nadzieję, że dostaniemy około 10 tysięcy. To będzie prawie 50 tysięcy. W drodze powrotnej przychód 5 tysięcy. Czyli nie będę miał 10 tysięcy. Troszeczkę powiozło mnie. W drodze powrotnej zrobię drugą misję na tym drugim polu, na tym 19. Później sprzedam kukurydzę, bo jest dobra cena na nią. No, tak mam nadzieję, że troszeczkę pieniędzy zorganizujemy w taki sposób, kombinowany troszkę. Troszeczkę misji, trochę sprzedania, sprzedając swoje płody. Tak więc mam nadzieję, że ten cel będzie wykonany dzisiaj. No więc wracam sobie na pole. W sumie wracam na gospodarkę swoją, ale zobaczymy, jak będę przejeżdżał koło tego swojego pola, które chcą kupić 19, to zrobię tam jeszcze misję. No dobrze, jestem przed polem numer 19. Zobaczymy, co tu będziemy mogli robić. No, chyba będziemy nawozili. Tak mi się wydaje. Uwa! Uha, ha. Nawet fajny sprzęcik. Fajny sprzęcik. I co? 43 tysiące za te 658 arów. Mogę zarobić 7 tysięcy i dosyć długo będzie mi to trwało, 17 minut. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i oczywiście fendem sobie pojeździmy i będziemy siać. O, tutaj mój traktor stoi. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo będę właśnie tutaj, no, mógł pracować na tym polu jako moim polu. No dobrze, przystępujemy do siewu. Troszeczkę mi tutaj zajmie czasu, znowuż. B. A więc zaczynamy. Nie wiem, jak tu będę siał, czy będę. O, już posiałem. Nie opuściłem siewnika. Nie wiem, jak tu będę. W ogóle nie wiem, jak tu będę siał, czy będę siał tak dookoła. No, chyba mi się wydaje, że tak spróbuję zrobić. Będę chyba z takiego widoku lepiej, ponieważ będę mógł dokładnie określić, ocenić, ile tracę na tych łukach. Czyli z tego pola spróbuję zrobić taki owal. O, no więc nie będę musiał wyjeżdżać, tylko sobie od razu. I cały czas stosuję taką technikę. Oczywiście nie wykorzystuję tego glitcha. Zresztą on chyba został naprawiony. Nie wiem nawet. Ktoś mi mówił, że został jakiś naprawiony w jakimś patchu. No dobrze, ja tutaj jeszcze troszeczkę pojeżdżę. Spotkamy się, jak już będziemy kończyli.
Jest jeszcze jedna sprawa, która wypłynęła w momencie, kiedy wracałem właśnie ze sprzedanymi ziemniakami. W sumie już kończę te pole. Muszę tutaj właśnie zmienić troszeczkę tą technikę, bo w miejscu nie zdążę, chyba nie nawróciłbym. Jeżeli mam szczęście, to już jest ostatni przejazd. I właśnie tak skończyliśmy. No fajnie, prawie 10 tysięcy zarobiłem tutaj, wysiewając ten nawóz. A co najważniejsze, te pole znowu się będzie troszeczkę tańszym. Bo już 42,280 chyba zrobimy następne, ale mam taki problem, o którym w sumie za chwilę powiem, jak, bo w sumie jest bardzo interesująca cena teraz na kukurydzę, tak więc jestem troszeczkę pod presją czasu. Wytłumaczę wam za chwilę, kiedy będę miał już na przyczepie załadowaną kukurydzę i w drodze do punktu skupu. No i zobaczcie, jaką tutaj mam problem. Ten case, który tam obsiewa mi pole, który sieje rzodkiew foleistą, stanął. Początkowo myślałem, że nie ma nasion, ale później sobie tak myślę, że tam dużo było nasion. Okazuje się, że nie ma nawozu. Czyli mój cały misterny plan upadł z racji tego, że nie ma nawozu i muszę po prostu uzupełnić. Zresztą zaraz sobie przesiądę do case'a. I zobaczcie, pracownik już nie chce tutaj nic wykonywać, żadnej pracy, ponieważ no po prostu nie ma nawozu. I nie można posiać nic. Teraz sobie włączymy siewnik. A, okazuje się, że można posiać, tylko zobaczmy to jeszcze raz. Pracownik na przykład mówi, że nie można posiać. Ok, czyli już jest sytuacja wyjaśniona. Możemy to zrobić, ale tylko używając. Nie możemy tego zrobić używając pracownika, tak więc. No, już wiem, jaka jest sytuacja. Czyli teraz sobie tutaj zasieję to pole, obsieję. I później będę kontynuował sprzedaż tych wszystkich płodów, które mi tam zostały. No ale to sianie mi troszeczkę zajmie, tak więc mam nadzieję, że zdążę jeszcze dzisiaj przed wieczorem. Tak więc od razu szybko zaczynam tutaj pracę na tym polu. W sumie to nawet dobrze wyszło, bo będę mógł sobie przetestować, sprawdzić tutaj na jednej części. Na całym polu jest obsiana ta rzodkiew oleista, ale częściowo jest obsiana ona z nawozem, a część bez. Jeszcze tam jest mały mijak. W sumie to nawet lepiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, takie dwa przypadki, ale w sumie już wracam. Zrobiłem, co tam miałem zrobić. Odstawię sobie siewnik. Tam już jest pełna przyczepa kukurydzy. Znaczy, może nie jest pełna przyczepa kukurydzy, ale jest no ta całkowita ilość, jaką miałem tutaj kukurydzy, chyba 13 ton, mi się wydaje. Co, wezmę sobie od razu, podłączę case'a, bo chyba będę musiał go zatankować, jak widzicie, ma tutaj 40 tylko litrów. A gdzie ja pojadę sprzedać tą kukurydzę? Zaraz zobaczymy. Gdzie jest najdroższa kukurydza? Najdroższa kukurydza właśnie, Gold Crest Pacific Grain. Zaznaczymy sobie. Wyjdę i szybko luknę sobie, gdzie to jest. Jest tutaj, to w sumie dobrze, bo pojadę sobie koło czwórki, jest stacja paliw, tak więc tam też pojadę. A więc nie tracę czasu i od razu. A nie, to w sumie tą stronę skręciłem, bo będę musiał pojechać o tą stronę chyba. A mam do sprzedania, no tak jak mówiłem, ponad 13 ton. Czyli świetnie, tam mam zasiane, jak zaraz poczekajcie, wyłączę tą mapę. Jak widzicie, tutaj ta soja jeszcze nie wzeszła. No, a w ogóle czy ja ją posiałem? Nie, no jest posiana, ona jest posiana, na pewno w takim polu. No, ale jeszcze nie wzeszła, niestety.
będę miał z nią problem. Tutaj już widzę, gdzie będę musiał podjechać. Idziemy sobie tędy z tej strony. Przesiądę się na widok z kabiny. Co jeszcze chyba zrobię? A tutaj kukurydza. Jeszcze chyba zrobię jedną misję na tym polu. Jak sprzedam tą kukurydzę, pojadę zatankować Case'a i chyba jeszcze zrobię jedną misję na tym polu 19. Tak więc w następnym odcinku chyba już kupię te pole. To by było fajnie. Jeszcze zobaczę, ile tutaj zarobię sprzedając tą kukurydzę. Nie wiem, na którą stronę ta przyczepa będzie teraz wywracała, z powrotem sobie zobaczę na tył. Czyli zawsze jest na tył przy... Aha, bo zasejwowałem, być może to dlatego. No, ile by zarobię? Ile zarobimy? Zarobimy dosyć dużo. Dosyć dużo. Pięknie. Czy 15 tysięcy, czyli mam 73 tysiące. Nieźle. 40 tysięcy pójdzie na owce, z racji tego, że tyle owiec będziemy chcieli kupić na sam początek. Dodatkowo jeszcze będziemy mogli wydać troszeczkę więcej na lepszą kosiarkę do trawy, tą kosiarkę czołową, o której wcześniej mówiłem, ale tymi pieniędzmi będzie dysponował generalnie Alek. Tutaj mu się wcisnę szybciutko. Czekajcie, no, jednak poczekam. Jedź. No. Po chamsku trochę wjechałem, ale zaraz go wyprzedzę, mam nadzieję. Gdzie ja teraz jadę? Do stacji paliw. Ona się w sumie niedaleko znajduje. Jeszcze nie byłem na tej stacji paliw. A może byłem już? Już nie wiem. Jeszcze się właśnie tak zastanawiam, że jak będę kupował pole, poczekam, aż będzie na tym polu coś zasiane i gotowe do wymucenia. I mam nadzieję, że jak kupię to pole, to właśnie te płody mi tam zostaną. Dobrze, zatankujemy sobie tutaj. Troszeczkę oczywiście paliwo to kosztuje, tak więc troszeczkę mi będzie. Z konta, no ale po prostu trzeba raz na jakiś czas zatankować. Alek wczoraj pokazał mi moda właśnie, kiedy będę mógł sobie postawić taką stację paliw na swojej farmie i chyba coś takiego będziemy chcieli sobie postawić za jakiś czas. Dobrze, wolna. 331 euro, takie by są koszta paliwa. Nie jest to aż tak dużo. Ale no w tym odcinku rzeczywiście dużo zarobiliśmy. No i jeszcze zrobię na sam koniec tą jedną misję. Ciekawe co tam będzie. Ciekawe co tam będzie zasiane. To też jest dosyć istotne. Bo jeżeli tam będą zasadzone buraki albo ziemniaki, to raczej sobie odpuszczę kupno tego pola. Bo być może będzie taka sytuacja, że jeżeli ja je kupię, to właśnie te plony zostaną na tym polu. Ale nie jestem do końca pewien, czy no właśnie to tak działa. Chyba za wcześnie skręciłem mnie w tą stronę. To teraz wyjadę koło świt. Nie. O, wyjadę tam z drugiej strony. Jeszcze przejadę tutaj sobie przez fermę świń, zobaczę. Co tu się dzieje? No, jeszcze te drzewo będę musiał pousuwać. Czy tu jest coś nabrudzonego? Nie, elegancko, czyli wieczorem tu jeszcze chyba. Już jest 18, teoretycznie nie powinienem pracować po tej 18. Tak sobie to wymyśliliśmy, żeby po godzinie 18 gdyby zatrzymywać wzrost plonów. I po prostu wyłączać grę na okres nocny, czyli przyspieszyć czas i zacząć następnego dnia od godziny 6. Po prostu nam też się odpoczynek należy, taki teoretyczny. No ale dzisiaj
Jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia. A w sumie tą misję jedną. Tak więc, no jeszcze zrobimy tą jedną rzecz. No niestety, tutaj porażka na tym polu. W następnym odcinku nie wiem jeszcze co bym robił. Tak więc nie będę wam mówił. Ponieważ, no tak naprawdę nie wiem co będę robił. To jest też troszeczkę uwarunkowane niekoniecznie ode mnie. Proszę, tutaj już ładnie rzepak, to jest rzepak, tak? A tam soja dalej stoi. Nie, już też jest. No także, tak już wiemy, co będziemy w następnym odcinku robili. Idealnie to się zgrało w czasie, bo będę mógł sobie wyłączyć właśnie wzrost. Ale najpierw przyjdziemy sobie jeszcze, sprawdzimy dokładnie, jak to tam wygląda. Bo... O, jest, dobra, soja jest. Tak więc przeniosę się jeszcze raz na to pole, o, na 19. Tam jest soja, fajnie. Czyli będę mógł je, tą soję, te pole 19 w miarę szybko kupić. Co tu będę? Będę chyba nawoził. Tak mi się wydaje, bo tu wygląda na to, że już jest posiane. Zobaczymy. Tak, nawoził będę. Ale tam nie jest jeszcze posiane. 6 minut multi. Już takim zestawikiem jeździłem. Tak więc wystartujemy sobie. Co jest? Powiedzcie mi, co tu się stało? Wszedłem i od razu wszystko jest ok. Premia czasowa, nagroda. Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Ja ostatnio tutaj ten gnojowicę rozlewałem. Chyba. I zobaczcie, co. Może drugi raz bonus jakiś zgarnę? No nie rozumiem tego. Ale w sumie. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję. A więc jest jakaś ograniczona ilość tych misji. Ciekawe. Okej. Okay. Tak sobie jeszcze zdążę przeskoczyć na te drugie pole, następne, którym się też interesuję. Ciekawa sytuacja. I co tutaj będziemy mogli robić? Bo te pole, tak jak już wcześniej stwierdziliśmy, będziemy robili misje, ale tylko i wyłącznie na tych polach, które będziemy kupować. No, no takim zestawikiem to bardzo, bardzo chętnie tutaj naprawdę tą gnojowicę rozleję. Fast trackiem. Nie ma sprawy. Bardzo chętnie. Te pole, no, ono jest chyba jeszcze teraz dosyć drogie. No, ale właśnie tak chcielibyśmy je kupić razem z Alkiem, z racji tego, że one ma taki regularne kształty, to jest raz, a po drugie, co najważniejsze, powierzchnia. My znamy powierzchnię i to jest powierzchnia około 1 hektara, czyli będzie elegancko nam pasowało właśnie do tych wszystkich testów. Chcielibyśmy przetestować kilka rzeczy. Po pierwsze, chcielibyśmy przetestować, jak kształtują się plony w poszczególnych, pod tym względem, że... Jakby to powiedzieć, jeżeli będziemy tutaj wykonywali te wszystkie 3 stopnie nawożenia i porównać to z plonami, które uzyskamy po jednokrotnym nawożeniu. Ale poczekajcie, bo to już potężne miniaki sobie robię. Dodatkowo chcielibyśmy sprawdzić troszeczkę, jak te plony się kształtują poszczególnych upraw, żeby wiedzieć mniej więcej, ile z hektara się uzyskuje na przykład, nie wiem, soi, czy też kukurydzy. Żebyśmy wiedzieli, które uprawy nam się
najbardziej opłaca siać tutaj. Co prawda, my będziemy już niedługo zdeterminowani, nasze uprawy będą troszeczkę zdeterminowane tym, jakie zwierzęta będziemy hodować. Dlatego podejrzewam, że będziemy musieli dosyć dużo kukurydzy mieć. Z jednej strony kukurydza to w 40 stopni, w 40%, nie stopnia, ale w 40% karma świń składa się właśnie z kukurydzy. My planujemy mieć bardzo dużo świń i mówiąc bardzo, to będzie naprawdę bardzo dużo świń, tak ze setka co najmniej. Chcielibyśmy mieć aż tak dużo świń, dlatego tej kukurydzy będzie nam dosyć dużo potrzebne. Mniej okopowych rzepak, rzepak albo soja, no i jedno ze zbóż, albo pszenica, albo jęczmień. No dobrze, tu chyba zaraz, o, skończyliśmy. I jeszcze ile? 3700 dostałem. Fajnie. No i cóż, w tym odcinku zarobiłem dosyć dużo. Na sam koniec jeszcze sprawdzę sobie, ile te pole kosztuje. 79 tysięcy, dosyć dużo. Fajna by była następna misja, no ale nie przesadzajmy, za dużo tych misji. Jeżeli bym miał za dużo tych pieniędzy, to bym zaczynał je, mógłbym je wydawać na różne dziwne rzeczy, których nie chciałbym jeszcze robić, bo już z dużo jakichś błędów popełniliśmy. Tak więc sobie wyjdziemy, 70 tysięcy, przejdę sobie jeszcze na farmę. I co? No, w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy takie wietrzenie magazynów. Jeszcze tak naprawdę mam dosyć dużo pszenicy. Jak widzicie, mam 31 ton, ponad 30, prawie 32 tony pszenicy. Przy takich cenach to jest około 16 tysięcy, mógłbym spokojnie z tego zgarnąć. Mam też dosyć dużo soi, którą też mógłbym sprzedać i mieć zysk około 12 tysięcy. Tak więc w razie, gdybym potrzebował troszeczkę gotówki, to mogę jeszcze sprzedać kilka rzeczy tutaj, czyli pszenicę i soję. No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Nie wiem, co będziemy w następnym odcinku. A, już wiem, będziemy nawozić. Przynajmniej będziemy nawozić soję. Będziemy nawozić rzepak. No i zobaczymy, co jeszcze. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to poproszę o lajki. Proszę też o subskrybowanie naszego kanału. No i oczywiście wbijajcie na nasz fanpage. To wszystko. Pozdrawiam. Anton.